Te studia przypadły na marny okres, tak powiedział, ponieważ to był okres niesłychanego ożywienia politycznego. To był okres, który ja zacząłem w jesienią 1955 roku, no a skończyłem studia na wiosnę 1956 roku, no a za chwilę był październik 1956 roku, ale to wszystko na tym uniwersytecie trwało już od 1955 roku, powiedziałbym, w pełnym wymiarze. W związku z tym, poza tą taką czymś zupełnie nowym, fascynującym od strony naukowej, to jednocześnie znalazłem się w samym centrum niezwykle fascynującego i takiego dynamicznego życia politycznego. Zaczynało się to jeszcze, tak powiedziałbym, nieśmiało, ale to już trzeba pamiętać, że to już właśnie od jesieni 1955 roku tygodnik Po Prostu, studencki tygodnik, najnudniejsze pismo na świecie, jakie w ogóle kiedykolwiek istniało, w razie w Polsce na pewno, którego sterty leżały w różnych pomieszczeniach uniwersyteckich, nikt go nie chciał czytać, zostało przejęte przez nową redakcję i rozpoczęło swoją wielką karierę jako pismo młodej inteligencji. No, pismo, które stało się w ciągu paru miesięcy czołowym polskim tygodnikiem opinii, niesłychanie ciekawym, fascynującym, żywym, podnoszącym problemy dotychczas nieistniejące w sensie społecznym, hamowane przez cenzurę i tak dalej. No, to jest tylko jeden przykład. Takich przykładów było więcej. No i ja, jak ten średniak, według określenia marksistowskiego, miałem te dwie dusze. Z jednej strony duszę taką polityczną, szalenie mnie to wciągały, te działania polityczne, a z drugiej strony właśnie duszę naukową, czyli no, możliwość nie tyle dostępu, bo ten, i jak studiowałem w Wyższej Szkole Politycznej, też teoretycznie miałem, ale możliwość studiowania no, pod kierunkiem prawdziwych uczonych i w prawdziwych bibliotekach.